Pani Magdaleno, już niedługo, bo 28 lutego, babski comber. My wszyscy jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że babskie combry odbywają się w grudniu w okolicach Barbórki, w Szybie Witold, Tłusty Czwartek. Tak, w Szybie Witold tradycyjnie w Tłusty Czwartek, jak co roku, będzie organizowany babski comber. Jest to jedna z większych imprez, które są organizowane na terenie Pogórzowa Gorz. Babski comber, więc tylko kobiety mogą przyjść na tą imprezę. Tak, przede wszystkim kobiety, ale też nie zabraknie panów. Skąd się wezmą panowie na tej imprezie? Panowie są nam, powiem tak, niezbędni do obsługi, do pomocy, do tego, żeby zabawiali panie, żeby podawali przekąski, napoje, żebyśmy mogli mieć partnerów do tańca. To już 24. edycja tej imprezy. Tak, to już 24. Za rok będziemy mieć taką jubileuszową edycję, 25. Babski comber to przede wszystkim zabawa, w związku z tym, że to Tłusty Czwartek, to na pewno pączki, ale w tym roku jakby charakter tej imprezy będzie się wiązał z filmem. Tak, w tym roku motywem przewodnim naszej imprezy jest film, szeroko rozumiana tematyka. Hollywoodzka. Hollywoodzka też, Oscarowa. Między innymi i Oscarowa. Także duże możliwości co do strojów, liczymy na dużą fantazję naszych gości. Pani Magdaleno, w tym roku gala oscarowa, a jak gala oscarowa, to stroje zobowiązujące, więc one w tym roku muszą wyglądać godnie i ta pani, która się zdecyduje wziąć udział w imprezie, no musi taki strój przywdziać. Jeżeli tego nie zrobi, będzie ukarana. Tak, kary są główną atrakcją tej imprezy. Zaczyna się właśnie od tego, czy kobiety przyjdą przebrane. Jeżeli przyjdą nieprzebrane, mają odpowiednią karę. W tym roku też mamy już kary wymyślone dla pań, które będą nieposłuszne. Ale to takie clue tej imprezy widzę. Ale pozwoli pani, że nie będę zdradzać, jakie to będą kary. Kary są również za brak dyscypliny podczas trwania imprezy. Ponieważ podczas tej imprezy pijemy i wykonujemy różne rzeczy na polecenie. Jeżeli dana pani się nie dostosuje... A co wy pijecie? Piwo. Piwo pijemy. Jeżeli dana pani się nie dostosuje do tempa picia, to wtedy też musi ponieść surową karę. Impreza będzie prowadzona przez zespół... Muzyka na żywo. Muzyka będzie tak, na żywo. Podczas trwania tej imprezy będą śpiewane różne piosenki z tematyki filmowej, tak? Każda pani na wejściu dostanie śpiewnik i będzie mogła czynnie razem z nami śpiewać i brać udział. No to zapraszamy jeszcze wszystkie panie. Pozostało bodajże 30 biletów. Tak, zostało jeszcze 30 biletów. Zapraszamy wszystkie panie do zabawy.